Oczywiście poza samą transmisją Klaudia i Łysy nagrali masę ambitnych TikToków z udziałem Mikrocypka. Ten Łysy? Dobra, miałem zobaczyć tą aferę z Mikrocypkiem. Podobno niezła drama. Zobaczymy. Dlatego wysyłajcie jeszcze... Bo tam wiadomo, Rybson pomógł Mikrocypkowi ten mokry suchar. Trochę się podbił Mikrocypek i już ktoś się przyssał. Zaraz zobaczymy. Dlatego wysyłajcie jeszcze więcej donate'ów. O, idziemy spać. Wysyłajcie dalej. Słuchamy. Musicie zapłacić za randkę. Słuchajcie, patrzcie. I to, ten Łysy to podobno jest chłopak, kurwa. A Mikrocypek ją to maca po nogach, kurwa, całuje. Jakie to dziwne jest. Do mnie piszecie na DM. Ustalamy, ile płacimy za randkę. Co to jest? Miałem dziś nagrywać zupełnie inny film, do którego scenariusz mam już prawie skończony, lecz wczorajszym wieczorem natrafiłem na transmisję na TikToku, która tak mnie w środku zagotowała, że zdecydowałem się... Na TikToku live robię. Dlatego wysyłajcie jeszcze więcej donate'ów! Wyobraźcie sobie, że jesteście młodą TikTokerką pragnącą podbić platformę, lecz z jakiegoś powodu wasze oryginalne TikToki z lip-synkiem do znanych piosenek nie przebijają się na tyle mocno, jakbyście tego chcieli. Kaj chwilę, zaraz twoja tupa do mnie tu zapuka. A powiem wam, tak dużo babek robi coś takiego, że leci jakaś muza i ona tak ustami, że niby śpiewa. Po co takie coś nagrywać? To jest takie gówno. Masakra, ale dużo babek tak robi. Ciekawe czemu. Co wam więc pozostaje? Wymyślenie czegoś jeszcze bardziej oryginalnego? Jeszcze specjalnie cyce pokazane. Nie, a może zmiana formatu? Nie, to też nie to. O, a może wykorzystanie znanego, niepełnosprawnego influencera, udając przy tym, że jesteście w nim zauroczeni podczas transmisji live na TikToku, w której nakłaniacie tysiące widzów do tego, żeby wysyłali wam gifty i donaty, doszywając do tego łatkę pomagania ludziom pokrzywdzonym przez los. Jesteście razem, tak. Zbanują nas. Tak. Czy Łysy ma dość? Ja nie mam dość. Ma nie dosyć! I zanim przejdziemy dalej, nakreślę postać Mikrocypka tym, którzy go nie znają. Mikrocypek to 32-letni twórca internetowy, głównie zajmujący się streamowaniem na Twitchu. Swoją popularność, trzeba tu być szczerym, zawdzięcza swojej odmienności. Otóż Cyprian choruje na łamliwość kości, sam opowiada, że w swoim życiu doświadczył około 30 złamań. W internecie jest już znany od dłuższego czasu, jednak jego kariera zaczęła niedawno zwyżkować za sprawą inicjatywy innego streamera Rybsona, który na wspólnych transmisjach uczył go matematyki. Szoty z Mikrocypkiem robiącym postępy w dodawaniu obiegły cały polski internet, aż po jakimś czasie streamer o pseudonimie Mokry Suchar zorganizował dla Cypka Mikrotur, czyli kilkudniowy wyjazd po mapie Polski z różnymi atrakcjami, zaangażowaniem innych znanych twórców oraz spotkaniami z widzami. Podczas wszystkich transmisji uzbierano środki na nowy wózek dla Cypka i masę innych udogodnień, ale przede wszystkim zapewniono mu przygodę życia, którą zapewne będzie wspominał do końca swoich dni. Ty nie zapominajcie o takich dźwiękach jak ja mam. I myślę, że mogę w tym miejscu śmiało założyć, że Mikrocypek ze względu na swą nietypową chorobę ma raczej problem z nawiązaniem relacji. Ale czasami Dawidę też coś tak weźmie, powie, że jestem jego jedynym przyjacielem czy coś tam, ale potem znowu kilka miesięcy się nie odzywa i mnie wyzywa. Różnie bywa. I damsko-męskich, a ta para perfidnie to wykorzystuje. Wykorzystuje jego naiwność i ufność tylko po to, żeby podbić sobie zasięgi i zarobić na tym pieniądze. Ty dziwko jebana, jak to jest wykorzystywać mikrofon. Jebać ją! Jebać! Byłbym ci na rejpi dał. Dziewczyny, ona chce się wybić na Cypku. Nie, ona się nie chce ma wybić na mnie. Sami możecie zresztą ocenić, jak wielokrotnie Cypek łapie tę dziewczynę za rękę, za nogę. Przytula się do niej, ewidentnie okazuje jej w jakiś sposób czułość, prawdopodobnie wiążąc z tym może jakąś nadzieję, może jakąś przyszłość. Czuje się w pewien sposób wyjątkowo zauważony przez płeć piękną. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. Jesteście super dużo szczęścia dla was, kochani. Widać, że się kochacie, czerwone serce. Dzięki, Viola. Viola, dzięki, Violka. Violka, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.
Najwidoczniej Klaudia Ciosek, czyli bohaterka dzisiejszego materiału, jest na tyle sprytna, by wykorzystać naiwność i ufność niepełnosprawnej znanej osoby, żeby podbić sobie nieco zasięgi, jednocześnie na tyle głupia, żeby nie ukryć ze swojego profilu na Facebooku zdjęć z tym łysym chłopakiem, siedzącym za mikrocypkiem, który okazuje... Ten łysy to też nie jest jakiś mundurze laska, ten wyjebany. No właśnie to dziwne jest trochę. O, patrzcie, kartopa. Na tyle głupia, żeby nie ukryć ze swojego profilu na Facebooku zdjęć z tym łysym chłopakiem, siedzącym za mikrocypkiem, który okazuje się być jej partnerem. Ja czego oczywiście sam Cyprian nie wie. Kiedy już jesteś na tyle zepsutą osobą, żeby nie monetyzować fejkowy związek z mikrocypkiem, okazuje się, że możesz nawet szukać zarobku w ustawianiu randek z twoim prawdziwym chłopakiem. 2 złote. Łysego to chcę na męża. Buzi dla ciebie. To bierzcie! Przesyłam buziaki. Ale słuchajcie, musicie najpierw, wiecie... Buziaki. Najpierw się trochę postarać i dać... Musicie zapłacić za randkę. Słuchajcie, patrzcie. Do mnie piszecie na DM, ustalamy ile płacimy za randkę, ja was umawiam. 1 złoty. Cypek, jak to jest, jak się ruchacie i nie dosięgasz tym swoim naganiaczem? Dosięgam, wy nie wiecie jaki jest długi. Co kurwa? Mam nadzieję, że zdechniesz w najgorszych męczarniach za to, co robisz z osobami niepełnosprawnymi. Zniszczysz się całym życiem. Słuchajcie, nie macie... Tak, nigdy nie mieliście do czynienia z osobami niepełnosprawnymi najprawdopodobniej. Nie wiecie, że takie osoby też chcą w życiu przeżyć coś pięknego i mieć różne znajomości. Mój tata jest niepełnosprawny, ty mi życzysz śmierci, a ja ci życzę, żeby chociaż na jeden dzień zobaczył, jak to jest być niepełnosprawny. Pomijając już to jej żałosne usprawiedliwianie tego, co robi i odbijanie krytyki ze strony oglądających, to wiecie, co w tym wszystkim jest najgorsze? Że to, co mówi, jest prawdą. Jej ojciec naprawdę jest niepełnosprawny. I żeby tego było mało, również jest influencerem. Ojciec Klaudii, czyli Kamil Ciosek, jest byłym żołnierzem zawodowym, który w trakcie rodzinnych wakacji w Albanii podczas skoku na główkę do wody doznał uszkodzeń rdzenia kręgowego, co skończyło się dla niego koniecznością poruszania się przy pomocy wózka. Kurwa, nie lubię tych skoków na główkę. Sierpnia dokładnie 2018 roku skoczyłem do morza na główkę, po czym dostałem urazu kręgów C4, C5, C6 na odcinku szyjnym. Dostałem uszkodzenia rdzenia kręgowego. Suchar pokazał głosówkę od tego starego i to też odkleił z jakich? Nowego. Wylądowałem na wózku. Wraz z żoną prowadzą profil na TikToku pod nazwą I Am Ciosek, na którym zebrali ponad 100 tysięcy obserwujących. Ich TikToki mają charakter lifestyle'owy, przedstawiają w nich na przykład jak wygląda życie na wózku w sposób zarówno poważny, jak i humorystyczny. Oczywiście podczas całej transmisji wielu oglądających przejrzało Klaudię i próbowało ostrzec Cypka lub po prostu zwyzywać ją w donatach. Zjebana kurwo, jeśli skrzywdzisz Cypka, to będziesz skończona w internecie, ty bita kurwo kizdzi... Na co ambitna TikTokerka odpowiadała w następujący sposób. Jadę, świry, jadą! Rura musi jebać! God of War. God of pain, of suffering, of destruction. Życie. Chase redemption. That I know I can never deserve. No masakra ta baba. Jesteś chyba dzięki, Adam. No niektórzy rozumieją, a niektórzy nie rozumieją, po prostu są, no, naiwni, no. Święta prawda, niektórzy są po prostu naiwni, a takie jebane szlaufy jak ty i ten twój łysy kakolt wykorzystują ich naiwność. Siema. Idziemy spać. Usyłajcie dalej, słuchamy. Po prostu jesteśmy już sobie zmęczeni. Ciosek, za co kochasz Cypka? Jeżeli mi nie odpowiesz, to znaczy, że go nie kochasz. To kocham go za to, że ma po prostu bardzo super poczucie humoru, jest bardzo kochany, opiekuńczy, troszczy się o mnie, martwi się o wszystko. Oczywiście poza samą transmisją Klaudia i Łysy nagrali masę ambitnych TikToków z udziałem mikrocypka. Ten Łysy? No a na samym profilu Klaudii można zauważyć pewne wzorce. Drugi taki jak ja nie ma miejsca na scenie. Niby taka wielka, ma płaskie siedzenie. Na zdjęciu ja pierdolę. Byś miała zatwardzenie. Nie... Może jest ci jeszcze daleko do takiego poziomu kurestwa, jaki reprezentuje sobą Fagata,
ale spokojnie, jesteś na dobrej drodze. Podsumowując, nie wiem, jak zepsutą osobą trzeba być, żeby mieć w domu niepełnosprawnego ojca i jednocześnie wykorzystywać inną niepełnosprawną osobę, żeby podbić sobie zasięgi i zarobić na tym pitos. Co gorsza, twój ojciec miał niefortunny wypadek, a cypek... Rodzice dumni bronią jej, właśnie ta głosówka zaraz gdzieś będzie, zobaczymy. Taki urodził, więc nie trzeba mieć w sobie nie wiadomo jak dużo empatii, żeby rozumieć i wiedzieć to, że takim osobom jest mega, mega ciężko nawiązać takie relacje. A ty to parszywie, perfidnie wykorzystujesz. Wyobraź sobie teraz... Widziałeś, że jej znajomi byli, pisali, że ona się przykleja zawsze do ludzi, którzy mieli jakiekolwiek zasięgi, albo miała ta osoba więcej pieniędzy, to się do niej przyklejała. Do tego ten jej chłopak to jest pod jej pantoflem, a tak widać ten łysy, że tak jest, no. No dziwne, dziwne. Dużo takich osób jest. Nie wiem. Teraz jak przez takie osoby jak ty, takim osobom jak Cypek, jest ciężko zbudować relację opartą na zaufaniu. Nie ma miejsca dla takich ludzi, dla takich śmietników, powtarzam, śmietników, jak wy, jak wasza dwójka. Dlatego dobrze mój mówi. Apel do wszystkich. Jeżeli możecie i widzicie podobne transmisje, podobne zachowania, zgłaszajcie te transmisje. Za byle co, im więcej będzie zgłoszeń, tym większe prawdopodobieństwo, że takie transmisje będą zdejmowane. Nie pozwólmy takim ludziom robić kariery cudzym kosztem. Kosztem osób chorych. I na koniec, Klaudia, nie wiem, jakie masz relacje ze swoimi rodzicami, czy nieważne, co by się nie działo, zawsze będą stać po twojej stronie, ale wiedz, że napisałem do nich wiadomość na Facebooku. W porządku, która... chłop. Właśnie fajne wideo, bardzo fajny filmik, no. Tylko troszkę tego mógłby wąsa przygolić, ale fajny film, bardzo fajny, wszystko fajne. A brzmi następująco. Dobry wieczór. Piszę do państwa z informacją, że państwa córka w momencie, gdy pisze tę wiadomość, wraz z jej chłopakiem wykorzystują niepełnosprawną, rozpoznawalną osobę o pseudonimie Mikrocypek na transmisji na żywo na TikToku. O, do rodziców wiadomość. Na tej transmisji zbiera dotacje od widzów, obiecując im, że za 50 zł pocałuje Mikrocypka. Sam Cypian, będąc osobą niepełnosprawną, ma wyjątkowy problem z nawiązaniem relacji damsko-męskich, a państwa córka wykorzystuje jego naiwność i ufność, by zyskać na tym korzyści finansowe. Nie wiem, czy państwa córka jest dorosła, czy nie, ale uznałem, że powinni to państwo wiedzieć. Poniżej zamieszczam link do transmisji, żeby mogli państwo przekonać się na własne oczy, co wyprawia córka. I do tej pory jeszcze jej nie odczytali, mam nadzieję, że to zrobią, a jeśli nie, to może dzięki wam, widzowie, dzięki waszym lajkom, komentarzom i udostępnieniom, tak się mówi? Chyba tak. Celeste planuje kiedyś zagrać. Do nich dotrze i dotrze też do szerszego grona odbiorców, bo tak jak mówię, nie możemy pozwolić, żeby takie osoby robiły karierę w internecie. Na dziś wam dziękuję, przepraszam, że tak dziś mało merytorycznie i trochę chaotycznie, ale nagrywam to na żywioł, bez scenariusza i co? Widzimy się niedługo. Polecę raz robić tu sos i zwracać uwagi na wszystkie te hejty i go za kim stawię co noc. Ja p***le. Co to było, Boże święty. Wysyłam linka, bardzo fajny filmik, bardzo fajny. Podobno ten łysy typ ogolił się na łyso, dlatego że jej tata nie akceptuje włosów u mężczyzn na głowie. Twierdzi, że im nie pasuje. Co to jest? Jakie dziwne. Boże. A tu jest ta głosówka z tej afery? Teraz zobaczę. Drugi śledczy napisał. Jako autorytet córki osoba, która od jej początku kariery jakoś mnie wspiera, może powinien pan się zainteresować, czy pańska córka i prawdziwy chłopak zostaną teraz niczym przed internetem za wykorzystanie Cypriana. I patą głosówkę, nie? Wsłuchaj się. Głosówka do ojca tej dziewczyny dziwnej. Zobaczymy. Słuchaj się. Ziomeczku, pan Cyprian ma 32 lata. Dajcie panu Cyprianowi żyć. Jak wy żyjecie, młodzieży, to i również pan Cyprian chce żyć, 32-letni osobnik, a również moja córka, która ma lat 20, również chce żyć. Nie wpierajcie się w nic. Zrozumcie, że oni się bawią dobrze, że się śmieją i to... Bawią się dobrze, może ona się bawi dobrze, że tam daje mu nadzieję, ten łeb mu się poryje i se jeszcze kasę na nim zarobi. Może ona się bawi dobrze, on potem nie będzie się dobrze bawił. Was się śmieją. A wy się nakręcacie i tą durnotę nie rozumiecie tego wszystkiego. TikTok jest zabawowy. Nie trzeba płakać, tylko się bawić. Nie pierdolić bzdury, tylko normalnie żyć. Jesteś zdrowy? Masz ręce? To jak ci TikTok nie pasuje lub moja córka, to wypierdolić z platformy i zapierdolić do Biedronki na robotę.
Ja. O co chodzi? O co kurwa chodzi, no nie? O co chodzi? Ja cię. Nie wiem, mega dziwne, mega dziwne. Pewnie dalej będą te live'y z tą babą. I tym łysym. Jeny. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie ze jaja.